Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jestem w Łebie i zaraz udam się pociągiem z wagonem sypialnym z przedziałem 3-osobowym do Katowic. Zaprezentuję Wam zaraz na filmie, jak taki przedział 3-osobowy w wagonie sypialnym wygląda. Kilka dodatkowych informacji. Tak wygląda bilet. Dwie osoby dorosłe plus dziecko uczące się. 408 zł. Jechaliśmy dokładnie w ten sam sposób, dokładnie w tych samych miejscach z Katowic do Łeby. Świetne rozwiązanie. Wyspaliśmy się. No i jedzie właśnie pociąg, którym będziemy wracać do Katowic. Zaraz Wam przedstawię przedział 3-osobowy. Siadamy. Ok. Wchodzimy. Wagon się zgadza. Teraz przejdziemy do naszego przedziału. Ale najpierw na początku toaleta. Jak wygląda, pokażę Wam. Zamknijmy drzwi. I teraz tak. Toaleta jak toaleta. Tu jest przycisk do spuszczania wody. Tutaj mamy przycisk do puszczania wody do mycia rąk. Mydło. Oczywiście lusterka. Papier. Papier toaletowy. Czysto, przyjemnie. W ogóle nie śmierdzi. Pomieszczenie wentylowane. I do tego wszystkiego haczyk. Idziemy teraz do naszego przedziału. Przepraszam. A tu jest dla was. Przepraszam. Tu jest nasz przedział. Tu mają. Tu jest taki magnes, więc trzyma to drzwi. Sąd biorą się? Warto przeczytać kilka informacji, zanim zaczniemy korzystać. I tu też jest ważna informacja. Przed pójściem spać prosimy sprawdzić, czy drzwi przedziału sypialnego są zamknięte. Prosimy o nie pozostawianie swojego bagażu rzeczy osobistych oraz przedmiotów wartościowych bez dozoru. Ok, ja teraz Wam pokażę wszystko po kolei. Przy samym wejściu tu mamy numery naszych miejsc i od dołu. Tu mamy miejsce na torby. Tu mamy trzy łóżka na dole, w środku i u góry. Po lewej stronie mamy tutaj możliwość zmiany światła, maksymalne, średnie, wyłączone i nocne światełko. Teraz się nie włącza, bo pociąg stoi. Tu możemy przywołać konduktora, tu możemy ściszyć, zgłośnić komunikaty, jeżeli jakieś będą. Zamknę drzwi, żeby było ciszej. I teraz tak to wygląda. Bardzo wygodny przedział. W środku jest cichutko, gdy zamkniemy drzwi. Gdy konduktor sprawdzi bilety, możemy zamknąć. I drzwi są zamknięte. I dodatkowo możemy tu tą zasuwkę sobie założyć. O, w ten sposób. Jeżeli oczywiście chcemy. Tutaj są w różnych miejscach haczyki, gdzie możemy powiesić jakieś torby, kurtki, bluzy. Możemy powiesić różne rzeczy, nasze koszule. Tu mamy półeczkę. U góry jest miejsce na dodatkowe torby. Tutaj mamy szafkę z takim uchwytem tutaj, który będzie trzymał szafkę
podczas jazdy. Dociskamy w ten sposób. W środku mamy tu gniazdko, 120 V napięcie albo 230. Suwakiem możemy sobie zmieniać. Tu jest gniazdko, 3 sękacze, lampka, lusterko. Tutaj są pakiety higieniczne. Tam jest ręcznik jednorazowy, bawełniany. Mydełko toaletowe. 3 sztuki dla 3 osób. Tutaj mamy blat, na którym możemy oczywiście coś położyć. Tu możemy też dociągnąć blat do góry. I tu mamy umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Teraz akurat nie działa, bo oczywiście nasz pociąg stoi w miejscu. O, działa nawet. Tylko trzeba chwilę poczekać. Tak, działa. O, nawet działa. Spoko. Tu mamy otwieracz do butelek. Taka ciekawostka, ale bardzo praktyczna. Co dalej? Tutaj mamy pokrętło. Akurat w lato nie zauważyłem, żeby to działało, ale to pokrętło, jeżeli my odkręcamy, to jest chłodniej. Jeżeli przykręcamy, to jest cieplej. Tu widać w środku taką zasuwę, która przesuwa takie ograniczenie dostępu ciepła do środka. Jeżeli chodzi o okno, okno oczywiście możemy sobie otworzyć, jeżeli jest taka potrzeba. Dodatkowo mamy dwie zasuwy. Jedna to jest moskitiera. Druga ogranicza światło z zewnątrz, przydatne w nocy. Czy coś jeszcze z tej strony? Tu jest drabinka. Tą drabinkę zdejmujemy, aby dostać się wyżej. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to działa. Plecak tutaj tylko odłożę. W to miejsce przykładamy drabinkę, gdy teraz sobie tylko stała. Gdy chcemy wejść do góry bezpiecznie, to te zęby dwa zakładamy w to miejsce. Zobaczcie. Kładziemy sobie, wysuwamy drabinkę. O, w ten sposób. I wygodnie możemy sobie wejść do góry. Zobaczcie. Mamy dostęp do tej półki u góry oraz do łóżka w górnej części. Przy każdym łóżku jest taka lampka, którą możemy sobie włączyć. Oświetlenie. Teraz nie możemy, bo jeszcze pociąg nie ruszył, ale takie LED-owe oświetlenie jest i u góry, i na każdym poziomie łóżka. Tutaj także są takie siatki, do których można telefon położyć, czy inne rzeczy. Chusteczki antybakteryjne, świeża pościel i w kwestii bezpieczeństwa jeszcze jedna ważna rzecz, te żółte przyciski. Gdy je naciśniemy, to zobaczcie, takie ograniczniki wychodzą i wystarczy je dosunąć i na przykład jak ktoś z góry nie spadnie. Jeszcze raz, gdy naciśniemy i wciśniemy w dół, to się zablokują w tej pozycji. Myślę, że wszystko jasne. Tutaj środkowy poziom, ta sama sytuacja, lampka, chusteczki antybakteryjne, siateczka. Tu moim zdaniem się bardzo wygodnie śpi i tutaj w górnej części raczej najlepsze miejsce to jest dla młodzieży, dzieci, jeżeli oczywiście chcą tak spać. Przesuniemy sobie drabinkę, dolny tutaj poziom. Też pełnowymiarowe łóżko, świeża pościel, też lampka, też siatka. I teraz ważna rzecz, to co jest tutaj napisane. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, składanie i rozkładanie leżanek
tak się te łóżka nazywają, jest zabronione. Czynności te wykonuje wyłącznie konduktor wars. W związku z czym samodzielnie niczego tu nie zmieniamy. Nie próbujemy popuszczać tych uchwytów, zmieniać konfiguracji łóżek, żeby komuś coś nie spadło na głowę. Jeżeli mamy potrzebę jakiejś zmiany, to oczywiście wzywamy konduktora. Tu jest też ten przycisk, ogranicznik, żeby ktoś nie spadł z łóżka. Naciskam, zwalniam i wciskam do środka. Myślę, że wszystko jasne. Tak więc, bardzo fajna sprawa. Tak samo korzystaliśmy z tego przedziału trzyosobowego w wagonie sypialnym, jadąc do Łeby. I teraz właśnie będziemy korzystać, jadąc z Łeby do Katowic. Bardzo fajna sprawa. Kładziemy się, zasypiamy i wstajemy rano wypoczęci. Czy jest coś, o czym zapomniałem powiedzieć? Szybciutko weryfikuję. Aha, jeszcze tutaj w dolnej części był... O, właśnie, tu jest jeszcze gniazdko, gdzie możemy na przykład podłączyć coś. 230 V, standardowe gniazdko domowe z uziemieniem, na przykład laptopa, ładowarkę do smartfona. I jeszcze co? I jeszcze tutaj na dole. Tu jest kosz na śmieci. Jak widzicie, bardzo mała przestrzeń, ale bardzo praktycznie wyposażona. Dzięki czemu w trzy osoby idealnie się jedzie, gdy jedziemy na przykład rodzinnie. Takie przedziały, jeżeli obce osoby jeżdżą, są układane względem płci. Czyli na przykład 3 kobiety, 3 mężczyzn. Raczej ogranicza się, że tak powiem, łączenie kobiety z mężczyznami. No chyba, że akurat pasuje taka konfiguracja podróżującym, to można konduktorowi zgłosić i za zgodą innych pasażerów można na przykład zmienić. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten mój film szczegółowy Wam wszystko pokazał w zakresie trzyosobowych przedziałów sypialnych w wagonach sypialnych. Wybaczcie, trochę się zdyszałem, ale w tej małej przestrzeni to wszystko pokazać to wcale nie jest takie łatwe. Ale myślę, że o niczym nie zapomniałem. O, pokażę Wam jeszcze teraz tą kwestię tego oświetlenia. Widzicie? Włączyło się. To oświetlenie maksymalne to jest właśnie to. Mamy tutaj najjaśniej. W tym momencie możemy na przykład coś sobie przygotować do jedzenia, porozmawiać. Gdy włączymy średnie oświetlenie, to już słabiej świeci. Zobaczcie. Maksymalne, średnie. Potem możemy jeszcze wyłączyć. I tu możemy takie nocne oświetlenie włączyć. To taka lampeczka się tutaj delikatna włącza. Zobaczcie. W nocy to jest fajne, takie minimalne światełko. Nawet gdy wyłączymy w nocy to światełko, to te przyciski na niebiesko tak świecą, że i u góry, i tutaj, i trochę na dole delikatnie jest jasno od tych właśnie niebieskich przycisków. O, zobaczmy. O, teraz lampki już działają, bo zaraz pociąg będzie ruszał. Tak to wygląda. To jest dobre, gdy wieczorem sobie jeszcze leżymy, czytamy na przykład książkę, czy też przeglądamy internet w smartfonie. Tak więc już chyba pokazałem teraz totalnie wszystko. Włączam pełne światło. O, i tak wygląda w przedziale trzyosobowym w wagonie sypialnym. Jeszcze na sam koniec pociąg już ruszył. U konduktora można jeszcze kupić coś do jedzenia, do picia, gdy była taka potrzeba. Przepraszam. Tutaj są różne smakołyki, które można u konduktora sobie kupić. Tak więc zachęcam, w razie oczywiście potrzeby. Ok, z mojej strony to wszystko. Teraz już wszystko wiecie na temat wagonu sypialnego, przedziałów trzyosobowych. Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.